Filip Libera to na pewno jeden z najciekawszych i najważniejszych polskich artystów nurtu sztuki krytycznej. Jego prace, takie jak Lego obóz koncentracyjny czy urządzenia korekcyjne, wzbudziły niemałe zamieszanie w świecie sztuki i nie tylko. Co do powiedzenia ma Libera na temat manipulacji i wolności? Zapraszam na szok kulturalny. Czym jest sztuka krytyczna i czy jest ona tak samo aktualna dzisiaj, jak w latach 90? Sztuka krytyczna zawsze będzie aktualna. Ona zawsze będzie potrzebna i zawsze będzie aktualna, dlatego że nawet można powiedzieć inaczej, w ogóle dobra sztuka to jest sztuka krytyczna. Tematem łączącym wszystkie Twoje prace wydaje się być wszechobecna manipulacja. W czym ona dla Ciebie się przejawia? To chodzi głównie o taki rozdziew, który jest między tym, co widzimy w rzeczywistości, a tym, co widzimy w mediach, tak? I o dziwo, znowu przypomina mi to, co się działo w latach 80. Co innego widzę, co innego słyszę. Chyba każdy z nas ma takie doświadczenia. Każdy, nawet najbardziej prosty człowiek, ma doświadczenia z tym, że zna inną rzeczywistość z własnego doświadczenia, a co innego dowiaduje się o niej z mediów. Pracami, które wywołały swojego czasu najwięcej kontrowersji i wydaje się budzą je do dziś, są Lego obóz koncentracyjny i urządzenia korekcyjne. Wczoraj ktoś mi powiedział, że już nie tyle obóz koncentracyjny Lego budzi te kontrowersje, tylko na przykład film Obrzędy Intymne, więc ja już nie wiem, co tak naprawdę budzi te kontrowersje. Podobno firma Lego ofiarowała Ci klocki bezpłatnie, nie wiedząc do końca, co zamierzasz z nim zrobić, po czym, gdy zobaczyła gotowy projekt, to się z tego próbowała wycofać. Poprosiłem Lego o współpracę. Szef firmy się pojawił na spotkaniu. Ja przyniosłem rysunki, ale nie chciał ich oglądać. Powiedział, my nie jesteśmy specjalistami od sztuki, my jesteśmy specjalistami od zabawek, więc nie można powiedzieć, że firma mi podarowała za darmo. Tak, podarowała mi wybrane przeze mnie zestawy, ale nie za bardzo wiedząc, bo nie chcieli wiedzieć. Na własne życzenie. Tak, stąd jak widać na obrazku, na każdej pudełku jest napisane, ta praca Zbigniewa Libery jest sponsorowana przez firmę Lego. W tych pracach zauważamy z jednej strony zabawki dla dzieci, czyli dzieci stają się tutaj pretekstem, z drugiej strony obrzędy intymne to twoja babcia, czyli starość. Pojawienie się dzieci na przykład to tłumaczyło się tym, że wiadomo, że jesteśmy tresowani w jakiś tam sposób, tak? Może ktoś nie będzie lubił tego słowa tresowani, no to ćwiczeni, powiem łagodniej. No tak czy inaczej urabiani do tego, aby przyjąć takie role, jakie później pełnimy i tak dalej. No nie wiem, no rodzice, szkoła, społeczeństwo wychowują nas, tak? Ale to wychowywanie jest stresurą po prostu. I jak to pokazać? Najlepiej to pokazać w tym momencie, w którym się to dzieje, czyli jak już bym to pokazywał na przykład na sobie, no to nie wiedziałbym nawet od czego zacząć i jak to ująć. Natomiast w przypadku dzieci to widać wyraźnie. Wyraźnie to widać, wystarczy i to jest jeszcze do tego spektakularne. Czy jest jakiś
jeden nadrzędny, uniwersalny cel Twojej sztuki i Twojego działania? Czy zawsze jest to jednak coś innego? Nie ma jakiegoś jednego punktu czy jednego powodu. Pewnie albo jest ich wiele, albo za każdym razem są inne, albo w każdym dziesięcioleciu były inne, albo w każdym cyklu prac są inne. Są różne powody i różne przyczyny i różne metody. Tak jak jest to w życiu, no, jesteśmy różni, nigdy nie trwamy stale w takim samym obrazie, czy nawet przy tych samych poglądach i tak dalej. Wszystko się zmienia.